Jesteśmy w miejscowości Mysłaki Małe, w gospodarstwie należącym do firmy Futura 21 spółka z o.o. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy Hereford. Mamy tutaj około 400 sztuk czystorasowych Herefordów. Dlaczego Hereford? No, Hereford przede wszystkim dlatego, że to jest najlepsze źródło wysokiej jakości wołowiny. Nie da się praktycznie oprócz Angusa z żadnej innej rasy uzyskać tak dobrej jakości wołowiny, jaką możemy uzyskać z rasy Hereford. Do tej pory staramy się robić to w sposób ekstensywny, czyli wykorzystujemy pastwiskowanie krów, tak? Czyli wychodzą krowy na początku maja, cały czas przebywają na pastwisku aż do momentu zejścia, czyli to będzie w październiku. W zimę są krówki karmione tylko i wyłącznie samą siano kiszonką z naszych łąk i pastwisk. Opłacalność hodowli bydła mięsnego tej rasy no zależy w głównej mierze od tego, od skali produkcji, ale też przede wszystkim od metod, jakie się stosuje w hodowli. My staramy się robić to w sposób prosty, żeby no, nie naciągać się na koszty, ale też żeby dbać o te wyniki produkcyjne, które później są no, na samym końcu zwieńczeniem naszych trudów tutaj. Cena, jaką uzyskujemy za odsadka w wieku 7 miesięcy o wadze 270 kg, to jest 12 zł plus VAT. Docelowo w naszym gospodarstwie chcielibyśmy utrzymywać 400 matek czystorasowych Herefordów. Do tej pory sprzedajemy tylko odsadki, czyli byczki. Jałówki zostawiamy na powiększenie i na remont naszego stada. Nasze stado jest wolne od chorób zwalczanych z urzędu, jest także wolne od chorób zakaźnych typu IBR i BVD. Staramy się wykonywać odrobaczenie przynajmniej raz w roku, jeśli chodzi o okres zejścia z pastwiska, a dodatkowo jeszcze stosujemy zabiegi chroniące bydło przed owadami. Polewamy po prostu odpowiednimi środkami bydło po grzbiecie. No wtedy bydło po prostu robi się dużo bardziej spokojniejsze i łatwiej nam jest organizować wypas. Pastwiska, jakie zajmują gospodarstwo, to jest gdzieś około 150 hektarów, aczkolwiek tam, gdzie zrobimy pierwszy pokos, później w okresie jesiennym krowy też wchodzą, raczej tak pielęgnacyjnie, żeby tam poskupować troszeczkę tej runi i przygotować odpowiednio runi do zimowania. W gospodarstwie stosujemy tylko i wyłącznie pasze objętościowe, nie stosujemy żadnych dodatków paszowych. Krowy nie dostają śruty. Oprócz paszy objętościowej staramy się robić to jak najlepszej jakości. Krowy dostają też lizawki, które uzupełniają wszystkie potrzebne mikroelementy. Do tego staramy się, aby nasza runia nie była bogata w roślinę motylkowate, co po prostu zwiększa jakby efektywność i strawność naszych pasz, co przekłada się bezpośrednio na przyrosty odsadków i na wagę odsadzeniową u 7-miesięcznych byczków. Hereford jest o tyle ciekawym bydłem, że no, faktycznie potrzebuje i wytrzymuje dużo, ale też nie jest prawdą, że będzie nam rósł na samym śniegu i przy byle jakiej paszy. No, musi mieć po prostu odpowiednie, te minimum dobrostanu musi mieć, czyli odpowiednio sucho, czyli odpowiednio ochronione od wiatru. To jest najważniejsze. No i przede wszystkim bardzo trzeba dbać o to, żeby był dostęp do świeżej, czystej wody. Jeśli będzie bogate pastwiska, rośliny motylkowate, jeśli będą zadbane pastwiska, czyli wykaszane, odpowiednio nawożone, my akurat stosujemy tylko i wyłącznie nawożenie obornikiem, co znacznie poprawia nasze plony i efekty w utrzymywaniu wartościowych traw w runi. No oprócz tego jeszcze stosujemy taką zasadę, że nasze bydło w zimę jest wstrzymane na oborach, w okólnikach, gdzie też produkujemy obornik z racji tego, że potrzebujemy tego dużo tego nawozu. Stosujemy inseminację w naszym gospodarstwie.
w okresie pasfiskowym chodzą buchaje razem w stadzie. Ilość buchaj tak podobno sprawy zależy od tego, jak nam wyjdzie inseminacja podczas sezonu zimowego. Stosujemy inseminację dlatego, że to jest najszybszy postęp genetyczny, jaki można uzyskać w stadzie bydomięsnego. Zaangażowanie kapitałów w duże stado bydła mięsnego, no po prostu w którymś momencie wymaga tego, żeby podtrzymać tą genetykę, żeby nie pojawiły nam się jakieś tam niepotrzebne problemy z tym. Poza tym inseminacja świetnie przekłada się na bydło hodowlane, czyli na to, jakie ceny uzyskujemy za jałówki hodowlane, cielne jałówki hodowlane w późniejszym okresie sprzedaży, tak?